Witajcie, mamy świt. Jadę do Łukasza, do mojego znajomego i będziemy jechali razem do Irlandii fotografować ptaki, czy tam minąć jakąś zwierzę, zobaczymy, co nas tam zaszczyci i wcześniej rano wyjeżdżam. To tak nie widzę, że jest dobry świt i mam nadzieję nagrać jakieś ciekawe nagrania podczas tego wypadu. Zobaczymy. Jestem u znajomego. Mamy godzinę 4:40. I zaraz się przepakujemy do niego auta i jedziemy dalej. Takim oto skromnym będziemy jechali. Samochodzikiem. Jedziemy. Szatańskim tak, planem tak, do Irlandii. Tak, jest stupid o'clock. Teraz już jest 14 po 5. Łukasz był tu za 15 piąta. Za 20. Za 20. No, więc będzie fajnie. Ja zwykle się nie spóźniłem. O pół godziny wcześniej był ponad, bo 15 po się mówiliśmy. Tak? A nie na równo? Nie, na 15 po. A ja zawsze wolę być przed czasem. Dobra. Dalsza część później. Dobrze jest. Ptaszki piewają, jak słychać. Poranna kawa musi być. Jesteśmy w miejscowości Kells w tej chwili. Tu jest coś takiego jak Kells Kitchen. My czytamy to jako Hell's Kitchen. Oczywiście. A, pasuje. Tak, a obsługiwa nas pani, która się całowała z odkurzaczem całą noc. I ma takie usta, ale... takie... sam raz nie powiem do czego. Podejrzewam, że odkurzacz potrzebuje naprawy. Tak właśnie. Dziewczyny, nie róbcie sobie tego. To nie jest fajne. Witamy was. Jesteśmy w Czatowi. W dziupli jesteśmy. Sprzęty przygotowane, aromaty. A, ty jeszcze idziesz 24,70. A, 20. A, wiedziałem, wiedziałem. Tak myślałem, żeby wziąć. Nie wziąłem. Na pewności sobie zabrałem. Żeby nie było niespodzianki, nie potrzebuję. A ja tego miałem wziąć, jak będę strzelał po nagrywać. No tego. Także to sobie muszę schować. Tutaj. Wyciągnę tutaj urządzonko. Dobrze nam idzie, mamy świetne tu widoki i warunki. Podoba się? Podoba się. Także tutaj te przebitki będziecie mieli z mojego aparatu.
Jak się zmęczył, odpoczywa. Tak, ręce mocno pracują tutaj. Jest co dźwigać. To parę kilo przez dłuższy czas. Łatakim. Czarnym. Fajnie jest, ale już jesteśmy zmęczeni. No, ale był lis. Prawie dziki lis. Fajna miejscowa. No. Jak chcecie mieć 100% sukcesu w zasadzaniu się na zwierzynę, to... zapytajcie nas, gdzie jesteśmy. To zapytajcie nas, gdzie jesteśmy. Dokładnie. Pierwsze 100 osób komentujących ten na nagranie dostanie namiary. Za jedyne 19,99. Dokładnie. Kuna.
No to tak. Mieliśmy tu łosie, jelenie, sarny. Znaczy chcielibyśmy mieć. A czy łosie to my? Jelenie też my. A na sarny czekamy. Nie no, fajna miejscowa. Słoneczko tutaj dopisało. Nie jest za ostre, nie jest za małe. Dobra, książki patriotyckie są. Tak. Telewizora brakuje i barku. Jest nawet światło. No. Po ciemku siedzą. No. Elegancio. Rudzika mamy tutaj. Mieliśmy, poleciał. Ale jest inne. Ładne się światło zrobiło. Dawaj, schodź. O, idealnie. No dawaj w lewo. Kopaj w lewo. Dziękuję. Mówią, że ptaki to nie modelki i się ich kurwa nie da ustawić. Patrz, kurde. A jak się człowiek znowu w życiu mógł pomylić, tak? Chodził tu lisek koło drogi. Ładnie, ładnie. Tu nie ma drogi. Tam daleko jest. Ja naczystałem jedynie 2,5 tysiąca zdjęć, a to dopiero połowa dnia. A połowa, to dzisiaj do 30 dochodzi. Ja mam tylko 814. I będę w galerkę. Kochanie, podjęliśmy decyzję z Łukaszem, że tak będzie u mnie w ogrodzie. Czekamy na SMS-a z treścią, chyba cię pojebało. Jesteśmy na drugim setupie, także połowa dnia za nami. W tym miejscu oczywiście. Nie, to 3 godziny. To się za 2-3 i koniec. Na to miejsce. No, a potem się zobaczy. A potem sałatkę gdzieś na stacji. Tak. Mam nadzieję, że tym razem nie będziemy w restauracji u rybek z Farajny i nie będzie nam obserwował glonojad. Tak właśnie. Tak wygląda druga miejscowa. Bardzo ładnie zrobione. Mamy pierwsze zdjęcia Kingfishera. Pewnie sukces. Chcesz mówić pierwszy tysiąc? Tak, pierwszy tysiąc. Żeby mieć 5 ostrych. Szybki skurczybyk. Ale czasy 1,640 i mniejsze to jest po prostu dla niego stanowczo za mało. Tak, jest w kadrze, jest złapany, znaczy rozmazany. To się za długi czas to jest. No. To jest tak szybki, tak szybki. 3200 taki minimum. To nie. Jak nie. Lata. 1,2 tysiąca to nie jest źle. Mówisz? Spróbujemy. No jak stoi. No jak stoi, to tak. Na razie sobie uciekł, bo pojadł sobie troszkę. Więc musimy znowu poczekać przynajmniej z pół godzinki, podejrzewam, żeby wrócił. Ale mamy fajną pogodę. Ale pogoda jest fajna, jest cieplutko. Nie za zimno, nie za ciepło. Na odmiany. I są też inne ptaki, więc mamy co robić. Tak. A jak nie, to mamy dużo wody mineralnej, więc możemy siedzieć. Uuu. Grey heron się leżą, w sensie czapla. Czapla. Nadchodzi.
No, do usłyszenia. Tak to wygląda z perspektywy ptaka. Wskazujesz tam ptaka? Nie straszna nam żadna pogoda. Jak jesteśmy udarem. Nawet taka. Przybitki wam pokażemy. Jak na łanie świeci słońce.